Witam, fantastyczny podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 390. Ja nazywam się Damian Polwaka-Dachman i zamiast Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze. Dzień dobry, wieczór tobie, do mnie i wszystkim naszym słuchaczom. Odcinek bardzo wakacyjny, bo yy, no nie wiem, jaka jestem w, w czterech ścianach i y, pogoda dopisuje w sumie. Ale ty świeżo co wróciłeś, Ale grupy, tak, tak, świeżo co wróciłem ale... właśnie z tego strasznie gorącego kraju, y, gdzie pogoda ładna, ładna przeplata się z pogodą deszczową, to jest bardzo ciekawe. Ty nadajesz, Piotrze, ze swojego takiego e, już. No to już e, któryś tam rok, prawda, jak nadajemy. No szósty czy piąty podrząd jakoś, tak? Tak, tak. To jest takie stanowisko polowe, specjalnie przygotowane, aby w każdych warunkach można było nagrać. tak jest, tak jest. <grym> Tak. E, być może jakieś mewy się będą nazywać, być może nie. Zobaczymy. Rybitwy być może tak. Też rybitwy. Jest to prawdopodobne, bądź też dzieci gdzieś tam w tle bawiące się. Mhm. Jak w ogóle pogoda w takim razie? Zrobimy szybki raport pogodowy. Całkiem nieźle wbrew pozorom. Ład... Słonecznie. To, to prawda bardziej spacerowo niż, niż plażowo, bo tak w okolicach dwudziestu kilku stopni, ale nie ma na co narzekać. Mhm. Ładujesz baterię czy Tak, w pełni, w pełni. Bo pamiętam, że nie wiem jak, jak rok temu, nie, nie pamiętam, ale pamiętam, że wcześniej zabierałeś ze sobą konsolę na te wakacje. Też zabrałem, zawsze zabierałem. <laughs> Czyli to też jeszcze by tak nadrobić, prawda? Na razie jedyne co mi się udało zrobić, to nadrobić poniedziałkową grę Tron. Yy, za pomocą wspaniałej usługi, jaką jest HBO Go. Mhm. Natomiast, w ogóle to jest yy, oburzające. Że Bo, ci? E, nie, nie, broń Boże, to, to tak jestem przyczyny, że tak naprawdę apka nie jest dostępna ani na, na polskim PSN, ani na polskim iPubliczslewie. Mhm. Żeby to zrobić, to trzeba używać tam jakichś kosmicznych motywów z zakładaniem konta na Anglię, coś tam, kombinację. A tak po prostu, jak wchodzi do sklepiku, to jej nie ma. Mhm. Więc musiałem niczym kurczę w latach 90. oglądać serial na laptopie. Dokładnie jak jakiś najgorszy w ogóle ten. Dziadu, ale ja mam ja ten sam dać. problem, ja, ja cię doskonale rozumiem i nawet miałem, y, chyba nawet wspominaliśmy o tym, rozmawialiśmy o tym, że już y, prawie skasowałem moją subskrypcję na Prime, Amazon Prime, bo, bo na Xboxie one, przynajmniej w, w, chyba w Polsce i też w, y, w Irlandii, nie ma aplikacji Amazon Video. Może w Polsce jest, nie wiem, bo nie sprawdzałem, ale tutaj nie ma. No co widziałem? Czekaj, znaczy bo ja w ogóle w domu to oglądam na telewizorze, bo, bo mój telewizor ma apkę i do Amazon Prime, i ma apkę do HBO Go, i do Netflixa wbudowanego, tak jest, więc w domu nie mam z tym problemu. Ale kurczę, czy jest apka do Amazon Prime na konsoli? Też jest nie wiem, jest na być. Xboxie, tylko że w Stanach. I no, ja to rozwiązałem w ten sposób, że jak jeszcze trzymam, prawda, w okolicach telewizora, moje PlayStation 3, mam PlayStation kochaną. I tam jest apka, tylko mi się wydaje, że ja ją zainstalowałem, dlatego że mam też konto, yy, amerykańskie, bo kiedyś sobie założyłem, bo, bo albo Humble Bundle był jakiś taki, że tylko na amerykańskiego PSN i tak dalej, więc nadal jakby to konto miałem, i do czegoś się przydało. No, i jak już masz zainstalowaną aplikację, to wszystko inne działa, więc jest w porządku i, ale oczywiście to nie ratuje yy, sprawy, yy, no, braku kontentu na Prime, ale, to jest jakby inny temat, prawda? No ja właśnie po obejrzeniu amerykańskich bogów mogę teraz zrobić roczną wstrzymanie. Tak, tak. Znaczy przesadzam, bo ale to jest Boscha, Boscha. pamiętaj, jest Jak obejrzysz Bosza, to wtedy możesz tak kasować. Tak, jest tam jakiś cwaniak Piotruś, znaczy ta seria się to pani Sneaky inaczej Pete, nazywa. Tak. Sneaky Pete, jest coś jeszcze. Jest Preacher. Man from High Castle, jest Preacher. No więc tam trochę tych rzeczy. UK-u ale... mają jeszcze właśnie parę takich seriali, znaczy dużo więcej w ogóle seriali, że jak. jak yy... Ja kadręc, no nie mam VPN-a, nic takiego, ale jak w pracy czasami jestem i zaglądam, co tam można obejrzeć, to y, jest, jest cała masa fajnych naprawdę rzeczy i wtedy, wtedy ten Prime na Netflixa. Chociaż Netflix w Irlandii też ciągle ubolewam, jest gorszy niż w Polsce. W Polsce <laughs> zacząłem oglądać drugi sezon Supergirl, dlatego że wciągnęła mnie... Mm, no, po jednej stronie, wiesz no przepięknej urody kobiety tam są w ogóle dziewczyny świetnie wyglądają i to jest w ogóle Ten też design ciuchów tak naszy, jak jest, to jest, jest... tak no, to jest, jest jakby taka najbardziej przyziemna prawda kwestia a druga no to jest taki serial science fiction jest bardzo lekki dlatego że on miesza w sobie kilka gatunków on nawiązuje do wielu klasyków więc jakieś coś na przykład bo z kinem science fiction to, to non stop wyłapujesz jakieś jakieś omarze tak zwane i y, na przykład w ogóle cały, cała koncepcja te, tego drugiego sezonu, tej, tej drugiej serii y, opiera się właściwie o mm, coś, co znamy, z, wiesz, z facetów czerni, czyli kosmici, że normalnie żyją na ziemi, tylko muszą się ukrywać, ale jest jakaś jednostka właśnie rządowa, która jakby zajmuje się sprawami obcych i ewentualnie rozwiązuje problemy ze złymi obcymi, plus y, później jest motyw, jak właśnie z Ziemi ostatnie starcie, czyli po prostu jest inwazja. No po prostu jest taki. Wiesz, no to wszystko jest podane w takim lekkim sosie, to, to tam są nozone Stop crosso Crossovery z jakimiś innymi serialami, typu The, Fl The Flash albo chyba Arrow, więc naprawdę yy, wciągnąłem się, oczywiście okazało się, że w Polsce jest, Supergirl, w Finlandii nie ma. No i tak, yy, wiesz, no będą się poczekać, że tutaj wszystkie Ale... chcipiają. Wiesz, jeśli chodzi o te, te, te zasięgi biblioteki i tak dalej, to ja osobiście uważam, że w, na Netflixa kompletnie nie ma na co narzekać. Tam jest teraz tak dużo rzeczy, mm -hmm. tak wręcz absurdalnie dużo rzeczy, że ja już się pogodziłem z tym, że nawet połowy, y, które ewentualnie chciałbym obejrzeć, tak nie zobaczę. Tak, dużo je wyrzucić z listy, bo, bo one no, się tak, Ale nawet jest to wyrzucanie z listy. Ostatnio przeglądałem, bo jakaś strona, są takie strony, które się zajmują Netflixem w pełni, robiły takie podsumowanie tydzień po tygodniu. To był jakiś taki miesiąc, gdzie właściwie raz w tygodniu pojawiały się dwie nowe e, originals. Czy to jakiś film i serial, czy to jakiś dokument i serial, mm -hmm. czy to dwa seriale. Tak. I to jest cały nowy sezon. I jeżeli w przeciągu miesiąca masz pięć, sześć rzeczy, nawet załóżmy, że tylko połowa z tego jest interesująca jakkolwiek, no to kurde trzy seriale miesięcznie, nie. pomijając wszystkie inne miliony treści, które ciebie bombardują, to jest jakieś szaleństwo. Dokładnie. No nie, no to trzeba po prostu mieć drugą dobę wolną na, na tylko właśnie takie e, serialowe Przyjemność. Ale zapoznałeś się z Sylwanią, czy nie? Troszeczkę, Dopiero... bo obejrzałem początek pierwszego odcinka yy, i znaczy nie, n, n, nie wiem po prostu. <gdzieś>, Gdzieś postanowiłem nadrobić inne inne rzeczy, inne serialowe takie zaległości, które mam. Wiesz, y, Zo, taki kolejny bardzo absurdalny serial, który już chyba y, wie, że jest absurdalny i zaczyna się bawić tą swoją konwencją, nie? Nie wiem, czy widziałeś y, serial Zo. Zonie nie, ZO to, to jest mniej więcej, no tak w skrócie powiem, że to jest, yy, yy, w pewnym momencie okazuje się, że jakaś, jakaś tajemniczy wirus, tajemniczy coś, nie chcę powiedzieć substancja, bo dużo zdradzić, yy, zainfekowała zwierzęta i zwierzęta zaczynają, nie wiem, dziwnie się zachować, zaczynają szaleć. No i yy, powiedzmy... W skrócie doprowadza to do, do apokalipsy takiej. <grych> że z, oh, Takie e, tokie jungle się robi, prawda w największych miastach e, prawda, w Stanach Zjednoczonych, ludzie szaleją. Oczywiście no, jest drużyna pierścienia, która ma to rozwiązać dziennikarka, weterynarz, e, doktor, który, który, który później w kolejnym sezonie, to już wiesz. <grytizolog> to on już nie jest weterzem, on jest po prostu mózgiem, geniuszem, i tam wszystko związane. Ale najlepsze jest to, że w drugim właśnie sezonie dostałem samolot, który jest jeszcze większy od e, Jumbo Jetta. W którym jest no, laboratorium, to jest wszystko to jest tutaj. taka baza ich. Taka baza, gdzie jest po prostu wszystko, i to jest mnóstwo przestrzeni. No, po prostu bajka, mi się to straszy. A jak się nazywał ten serial o hakerze, który w jednym z odcinków ten tytuł rozmawialiśmy za pomocą kabla USB, hakował samolot? Skorpion. 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 I on też jest już chyba drugi czy trzeci serial, dlatego że to jest najgorsze i to ubolewam na tym, i na szczęście to się zmienia dzięki Netflixowi. Że amerykańskie seriale, które są w telewizji, te, które, które utrzymają się z, z oglądalności bo, i z reklam przede wszystkim, tak? Czy muszą to targetować między, wiesz, 18-49, nie? Taki, taki, yy, powiedzmy, przedział zamożności czy coś tam, nie? Po prostu wiedzą, do kogo to targetują i czasami niektóre seriale, które są absurdalne, one się przyjmują i właśnie taki skorpem, który yy, czasami obraża, wiadomo, inteligencję, yy, no, w, w, wiesz, jest popularny, kręcą kolejne sezony i tak dalej, nie? No ale to jest wiesz inny. No. W każdym razie powiedzmy można, można nadrabiać, prawda, wiele rzeczy, można seriale, można gry nadrabiać. Czy myślę, że, że każdy, kto, kto choć trochę ma wiesz, więcej niż jedną, tylko i wyłącznie działkę popultury, którą się zajmuje i stara się być na bieżąco, to powinien już po prostu pogodzić się z tym, że nie obejrzy, nie zobaczy, nie przyczyna wszystkiego. Chyba, że jest człowiekiem niepracującym, mającym, wiesz, nie mającym rodziny, żyjącym, nie wiem, w jakiejś samego powietrza i może poświęcać temu całą dobę. Tak, dokładnie. I, i, jeżeli A tak samo drogą. drogą, że jesteśmy przy nowych sezonach, mm -hmm. to co sądzisz o informacji? Po Właściwie, którą zaserwowała nam Telltale, informując, że pojawi się drugi sezon Batmana. Drugi sezon, właściwie nie drugi, przepraszam, jakiś szósty w sumie, a tak naprawdę teoretycznie to w ogóle ostatni sezon The Walking Dead. Mm -hmm. I drugi sezon The Wolf Among Us, który był chyba wyczekiwany od dobrych trzech lat. Więc jeśli chodzi o The Wolf Among Us, to poczekam po prostu wszystkie odcinki wyjątkowe, dlatego że nie warto jest, znaczy no w ogóle we, wszy... we wszystkie tytuły Telltale tell, nie warto grać tak naprawdę na bieżąco, bo, bo tracisz w wielu przypadkach, powiedzmy, finansowo, bo później pojawiają się jakieś zniżki, promocje i tak dalej. Dwa, że jak grasz w grę epizodyczną, gdzie kolejny epizod pojawi się za kilka miesięcy, to dużo rzeczy tracisz, zapominając co się w poprzednim odcinku yy, pojawiło, nawet jeśli masz jakiś skrót. Więc z jednej strony się cieszę do Wolf Among Us, ale dla mnie ta, to doświadczenie związane z do Wolf Among Us było, było jakby takie zamknięte. Ja nie potrzebowałem kontynuacji, ja nie potrzebowałem nowej historii, ale jeśli powiedzmy no pióro będzie tak dobre, że scenarzyści zaprezentują podobną historię, to, to ja chętnie po drugą część, po drugą serię sięgnę. Batmana nigdy niestety pierwszego nie skończyłem. Grałem tylko u, u Tomka e, Pieniaka, jak byłem w odwiedzinach właśnie trochę w, w pierwszy odcinek. I nawet mi się to podobało, więc po Batmana kiedyś one. a jeśli chodzi o Walking Dead, to absolutnie, wiesz... Nic mniej nie do końca. Tak, to już, to już jest w ogóle nie, już, to już jest takie obcinanie kuponów ordynarnych, już gorzej niż, niż ten serial telewizyjny. A to się właśnie wpisuje w sam wpisuje serial telewizyjny i właściwie w komik, które założenie nie ma być odcinaniem kuponów. Przecież tam jeden z twórców, w, w którymś momencie wypowiedział się, że oni będą to robić tak długo, jak długo będzie coś przydawało. Tam nie ma żadnej zamkniętej historii, która się gdzieś skończyć, tylko po prostu będą to rysować aż po wsze czasy. No, no, zobaczymy. Ale a propos y, newsów, y, krążyły plotki, były rozsyłane newslettery, więc jakby to nie, by, nie jest taki absolutny. News News. Ale jak ci się podoba nowy pomysł na. I tutaj w cudzysłowie, w głębokim cudzysłowie, nową konsolę od Atari, czyli to Atari Box, czy jakkolwiek ma się to nazywać. Ten taki gadgetik. No wiesz, w momencie, w którym NES Classic, czy tam jak to się nazywało, NES Mini, rozszedł się jak po bułki, kiedy preordery na SNES Classic, już na etapie preorderów zaczęły być spekulacje cenowe i zaczęły tak. się pojawiać najbardziej na jakieś absurdalne ceny. No Holenderskie tulipany nie dziwi, się Atari, z nich Dokładnie tak. To wcale mnie to nie dziwi, że Atari uznało, że hej, a może skoro nostalgia jest taką siłą, to może na to się uda sprzedać to samo. Co prawda tamte, tam jakieś takie przecieki, niby tajne informacje, informacje sprzedawane z spotka polusza, mówią o tym, że być może ta konsola będzie nie tylko paczką retro, tylko też coś tam nowego ma się pojawić od Adarysa. w ogóle z jakimś kompletnym już w to kompletnie nie wierzę. Mm -hmm. Ale gdyby to, była, gdyby to była tylko i wyłącznie właśnie taka forma, nie wiem, klasika 2600 czy coś w tym stylu, to, to jest problem taki, że te gry fatalnie się zestarzały. To są gry niegrywalne w dzisiejszych czasach. Praktycznie opróżniają może pac i jakichś tam kilku innych podobnych Yy, nie wiem, klonek Yars Leven Revenge albo, albo coś w tym stylu, to, to są gry, które po prostu w dzisiejszych czasach to nawet yy, nawet kogoś, to jest mocno zakochany nie wiem, w Atari w historii, yy, no nie będzie miał radości żadnej, więc oni muszą coś, coś innego zaproponować yy, zastanawiam się co to będzie niemniej yy, całość mi tak troszeczkę pachnie że to nawet nie będzie taki projekt typu NES Classic czy, czy SNES właśnie Classic bo już yy, gdzieś tam dotarł, czy potwierdził u źródła yy, Eurogamer, że to będzie w ogóle projekt, który najpierw będzie, będzie zbiórka na niego, a dopiero później, prawda, ruszy produkcja. Więc te zdjęcia, które widzieliśmy, to, no, to są piękne rendery. One... To takie koncept arty, nie? To, tak. to wiadomo, że to nigdy nie One ślicznie wyglądają, bo to jest taki, taka ładna konstrukcja nawiązująca e, poniekąd do, do klasycznego właśnie Atari 2600 do konsoli. Nawet ma taki. Znaczy, pewnie to jest jakaś okleina albo coś w stylu, nie? że mm. wygląda jak drewno z, z przodu, to no, super. Ja się śmiałem, że, że prawdopodobnie to wypłynięcie atari w tym momencie, to może mieć coś wspólnego z, z nowym Blade Runnerem 2049, bo tam jest takie hmm. wielkie, ogromne logo. Atari. Ale, ale tak naprawdę to jeśli, jeśli oni chcą zaprojektować, no, no co to będzie, to będzie. Uja tylko po prostu z, z fantastyczną marką, tak? bo, bo no, mi y, Atari dobrze kojarzy, chociaż gry, czy nawet z małego Atari, no, one się nie zestarzały tak dobrze jak na przykład gry z czy z Super Nessa, gdzie, gdzie ze względu na piękną, kolorową grafikę 2D, no to nawet jak dzisiaj odpalasz te gry, to, to możesz je uznać za coś w stylu właśnie takiego pixelartu, który, który obecnie też jest bardzo popularny, więc to Atari Boxy. Dla mnie to jest wielka, wielka zagadka, co oni chcą zrobić, i mam nadzieję, że to nie będzie produkt typu właśnie tych takich wszystkich innych konsol, bo na pewno widziałeś takich produktów, właśnie NES klasikopodobnych Już wcześniej było, zanim właśnie NES okazał się takim, że szaleństwo jakie wyszło z tego powodu, że po prostu pojawiła się taka konsola. To, nie wiem, AdGames robił właśnie wersję SEGI. Eee, czy ja a. Kojarzę, że w ogóle jakiś czas temu <grym> i to jakiś polski produkt był, na Raspberry Pi była stworzona konsolka, która po prostu miała w sobie wbudowane ilość tam emulatorów klasycznych sprzętów, gdzie normalnie wgrywałeś na karcie flashowej tak. czy tam przez USB na Romy, po prostu ściągane z internetu i to obsługiwało, normalnie miałeś pada do tego, już w zestawie. I kompletnie nie pamiętam, jak to się nazywało. To było coś na Retrobox, coś, coś w tym stylu, nie? Ale i to było w takim, takim w miarę ładnym pudełku, czy, miałem jakiś tam kurde, pixel, nie, pixelbox to jest ten loot crate. Tak. Ale, ale, właśnie był, był taki polski zestaw robiony przez kogoś. No właśnie, Bo, Więc mi się wydaje, że, że chyba tu bardziej nie chodzi o samą w sobie możliwość pogrania w te stare gry, a co o, i tak samo z, z tym, z klasikiem i z naszą klasikiem, a bardziej o kwestię zakupu nowego gadżetu? Znaczy, jeśli... To ładnie wygląda, tak, można tylko... sobie postawić, wiesz, go na 15 minut, po czym nigdy więcej. No właśnie tylko, właśnie, tylko w momencie, kiedy oni dopiero będą zbierać pieniądze na to. Czy to jest w ogóle przygotowane w jakiś sposób? Jakie nam będą gry? No, nic nie wiadomo. Więc wydaje mi się, że ten, ten produkt pojawi się najwcześniej za rok. Teraz oni chyba tak tylko chcieli wybadać, czy jest, czy jest wystarczająco dużo ludzi, którzy tęsknią za tym za, za tym atari. Że, że są w stanie, powiedzmy, te informacje tak spijać, po prostu jak śmietankę. I yy, ja myślę, że po, musimy, musimy poczekać yy, naprawdę. No nie wiem, może, się wszystko, może na Gamescomie coś powiem, ale wydaje mi się, że spokojnie, z pół roku pewnie trzeba poczekać, zanim zanim cokolwiek konkretnego się dowiemy, nawet jeśli ta zbiórka miałaby ruszyć za, nie wiem, za miesiąc albo za dwa, to i też yy, to, to będą takie czcze obietnice. Dlatego w ogóle a, a propos takich gadżecików, to, 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 to nie wiem, czy widziałeś, ale są fantastyczne obudowy. One są oczywiście przygotowywane nie, nie, nie hurtowo, tak wiem, że chyba jakiś jakieś zapaleńcy po prostu projektują małe, z, takie fikuśne obudowy do Raspberry Pi. W kształcie na przykład ulubionych komputerów albo konsol, i bardzo mi się podobała właśnie ta, taka, taka mydelniczka C64 Commodore. też się doczekało właśnie takiej małej budowy. To wszystko jest malutkie, bo to jest wielkości dłoni, ale wszystko jest ładnie stylizowane. Nawet jest właśnie Atari 2600 taka obudowa. Kiedyś miałem nawet taką ochotę, żeby sobie kupić Raspberry Pi, bo to jest taki fajny, mały komputerek, ale w momencie, kiedy tak naprawdę telefon stał się Twoim przynośnym komputerem, kiedy do telefonu, wiesz, kiedy telefon możesz podłączyć do telewizora do telefonu możesz podłączyć klawiaturę, nawet myszkę, tak? To, to jesteś w stanie zrobić po prostu komputer z telefonem. Philips ma technologię Ambilight, której kiedyś zastanawiałem się właśnie, czy kupować telewizor Philipsa, czy może pomyśleć nad zrobieniem tego samodzielnie. No i w ten sposób natrafiłem na stronę, która się bodajże nazywała instructables.com mhm. i tam masz absolutnie tysiące najróżniejszych rzeczy do it yourself, które między innymi właśnie wykorzystują Raspberry Pi i tam ludzie tworzą takie cuda, wiesz, jakieś kurczę, elektryczne dzwonki domowe, które w ogóle wysyłają tobie maila, kiedy ktoś dzwoni do drzwi, wiesz, jakieś takie kompletne kompletne od podstaw do, 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 do totalnych kosmosów. I właśnie też to te, te wykorzystanie Ambilighta jak najbardziej. W momencie, kiedy właśnie taka elektronika jest tak tania, to yy, no po prostu jak ktoś ma taki talent do tworzenia albo ewentualnie właśnie skorzysta z takiej strony, jak mówisz, to może sobie całkowicie zmienić doświadczenie w, w graniu, chociaż. W ogóle tą stronę to ja zachęcam zajrzyjcie sobie tam, bo tam czasem są, można się na zainspirować. Bo tam naprawdę, bo pomijając Raspberry Pi, ludzie wrzucają instrukcje krok po kroku na najróżniejsze, najbardziej, wiesz, nie, na stojaki na telefon, na kurde półki, mhm. na właśnie jakieś rzeczy z wykorzystaniem elektroniki, masa tego jest. Być może tam właśnie Nintendo znalazło pomysł na Nintendo Switch Voice chat. <laughs> Jak ja zobaczyłem to zdjęcie, e... prawda, które chyba Kotaku wrzuciła, nie wiem, czy coś inny, gdzie. Znaczy, ja je widziałem na Twitterze jako zdjęcie tego człowieka, biscuit mm -hmm. tego youtubera, który właśnie może... wrzucił to jako This is how it works. I to najlepsze to jest dokładnie to, co widzieliśmy, nie wiem, parę miesięcy wcześniej, parę tygodni wcześniej na takim schemacie, bo taki rysunek, który przedstawiał jakiś śmieszny gadżet, do którego się podłączały słuchawki, to podłączało się do konsoli i jednocześnie chyba podłączał się drugi kabel do... Do, do telefonu. Oczywiście do konsoli się podłącza, tylko po to, żeby mieć dźwięk po prostu w słuchawkach z konsoli, bo tak naprawdę całość, czyli ten mini gadżet wykorzystywał jakąś aplikację na telefonie i te aplikacja na telefonie na razie chyba służy tylko po to, żeby rozreklamować Splatoon drugą część. Bo, bo jakieś gadżety można na niej kupić, i tak dalej. To trochę dziwne. I zastanawiam się po prostu, czy Nintendo tak totalnie ma w nosie takie sprawy, czy oni po prostu pomyśleli, że ktoś mądry, w pomyślał tak. Ile kosztuje, prawda, jakiś, nie wiem, chip głosowy, albo, nie wiem, licencja na coś tam, prawda? Ile by to kosztowało, żeby to wrzucić do konsoli? No tyle i tyle. No to wytniemy to. Niech ludzie, przecież każdy ma telefon, niech oni wszyscy korzystają z tych telefonów, no i... Wiesz, jedyna funkcja, która jest potrzebna, prawda, w Switchu, to tak naprawdę jest możliwość zagrania ze znajomymi. A komunikację, to w takim razie, jeśli masz korzystać z takiego bardziej urządzenia, tak to wygląda, to już lepiej zorganizować sobie samu, czy na, samemu, czyli na TeamSpeaku, czy na Discordzie i tak dalej. Wiesz to jest, to jest coś, czego ja szczerze mówiąc kompletnie, nie potrafię zrozumieć. Bo przy tym, jak popularnie popularnie jak, jaką popularnością cieszy się Switch, mhm. no to nie wiem, chyba mogli coś innego wymyślić. Wiesz, no Switch nie wydaje się aż tak technologicznie słabą konsolą, że nie dałoby się tego zrobić, ale no pytanie, czy w takim razie oni, czy ten port Jacka, który jest, nie ma portu mikrofonu? Wiesz, no... Myślisz, że aż tak? No, wiesz, no przydałoby się, żeby jakiś, nie wiem, Ben Hack albo ktoś, kto się zna na tej klinice, mógł to rozłożyć na, na czynniki pierwsze i przeanalizować ten hardware i powiedzieć, gdzie tkwi problem, ehm, no, dlaczego Nintendo po prostu posuwa się do takich takie dziwiactwa, ale... Zwłaszcza, że tam w ogóle wyszło, że ta apka, która działa, to ona działa na zasadzie takiej, że blokuje tutaj kompletnie telefon, czyli e, w momencie... Znaczy, to jest jakoś, jakoś tak, że ona nie obsługuje multitaskingu telefonowego. Czyli w momencie, w którym ona działa, to wtedy nic innego nie działa, zatem jeżeli ktoś nie do Ciebie zadzwoni, to się wszystko w ogóle wiesza, wyłącza, nie wiadomo, to jakieś, jakieś szaleństwa. No, to jest też w ogóle masakra. Więc e, wszystko pod górę, wszystko w ogóle w jakimś dziwnym e, kierunku idzie. Wiesz, naprawdę, tego, Ja po prostu tego autentycznie nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem, bo wiesz, to, to nie jest tak, że to jest jakaś. Gdybyśmy byli generację do tyłu, gdyby to było w okresie PS3, i przecież PS3 też miało wielkie problemy z tym voice chatem, żeby było w ogóle chyba voice chat poza, poza grą, był niemożliwy. Mm -hmm. Bo dajże tam też jakieś tak. były takie straszne kombinacje. No ale jednak to działało wewnątrz konsolowo. Na Wicie i kurczę, i na 360, i tu na PS4, i na i Xbox One to już w ogóle bezproblemowo. Gdyby, gdyby, tak naprawdę, ja jestem przekonany, że gdyby zostawić. Wszystko, co już wymyślono, na, jeśli chodzi o konsole i ogranie. To, co, co było wymyślone na, na 360 i po prostu niech sobie wszyscy nie kopiują, niech stosują nie, te same rzeczy, tylko po prostu nie wiem, żeby oprawa była lepsza, żeby gry były ciekawsze, nie, ale, ale takie inne rzeczy, interfejs, właśnie komunikacja głosowa, tworzenie grup, wchodzenie do gry z grupą, którą się stworzyło poza grom, i tak dalej, i tak dalej, żeby to wszystko po prostu było jakiś taki standard. Żeby za każdym razem nie wymyślano koła od nowa. I Nintendo widać po prostu, no nie może, nie może, nie wiem dlaczego, oni tam mają swoje oczywiście wytłumaczenia, zrobić czegoś tak, jak inni to zrobią, oni muszą po swojemu kombinować. Nie wiem, i, i... Co, a może są jakieś absurdalne przepisy dotyczące praw autorskich, które po prostu zabraniają. Czyli znaczy, licencje zawsze, na wszystko jest tak naprawdę. Zawsze się znajdzie ktoś, kto ma patent na coś. I przecież kwestia, czy Force feedbacku, czy, czy, czy Rumble, czy właśnie czatów głosowych, to wszystko było związane z jakimiś licencjami, ale to nie jest tak, że Nintendo nie byłoby stać, żeby te licencje wykupić, tylko po prostu jest kwestia tego, że oni może nie chcą, nie wiem, może wychodzą z założenia, że po prostu gracze tego nie potrzebują i, i, i kiedyś była taka tendencja. Że szczególnie na właśnie na Xboxie, że bardzo dużo się rozmawiało przez live'a. Po prostu ludzie byli bardzo otwarci. Oczywiście to, że nie tylko ograniczało do tego do, do miłych spotkań, tylko przeważnie e, musiałeś wyciszać ludzi, którzy albo cię wyzywali, że wyzywali od noobów, albo i tak dalej, <grym> wiesz, jesteś jakieś dzieciaki rozwydrzone, ale było tak, że ludzie ze sobą rozmawiali. To było tak, że ludzie się poznawali na tym live, zbytnie, z, wiesz, z różnych zakątków świata. Na PlayStation 3 no, było o tyle ciekawe, że nie było tego czata, więc tam ludzie po prostu oduczyli się rozmawiać. I w pewnym <noise> momencie, kiedy nie wiem, czy to jest, jakieś, to jest kwestia właśnie social mediów, że ludzie po prostu wolą czatować, wysyłać e, emotki, zdjęcia na Instagramie i tak niż rozmawiać. Jakby... Znaczy, co ja zauważyłem, bo ja, ak ja akurat tego kompletnie nie robię, więc może jestem złym przykładem, ale wiem, że <laughs> ilekroć jest weekend, nie wiem, piątek, wieczór. I zaglądam sobie do trwających imprez na PS4, to zawsze są takie, gdzie siedzi, nie wiem, pięć, siedem osób i gadają ze sobą, bo chyba osiem to jest maks. Tak. I gadają ze sobą, grając w różne, inne, w różne inne tytuły. Czyli to nie jest tak, że. Bo ja, ja to zazwyczaj używam tego w momencie, w którym jest założenie, że gramy w coś i mm -hmm. wtedy się spotykamy i gramy, nie? No a wiem, że są ludzie, którzy po prostu tak jak gadają sobie ze znajomymi, grając w co innego. Ja, ja nie lubię, ja lubię się skupić na tym, co robię aktualnie, niekoniecznie nie z kimś rozmawiać w, w tle. Tak, tak. Chyba, że to jest tytuł, który tego kompletnie nie wymaga, jakieś grindowanie w czymś no to może faktycznie, ale wiem, że zawsze mamy jakąś taką jedną, dwie imprezy gdzieś tam wyświetlone, dostępne na, na PSN. No właśnie, to jest, to jest, wiesz, takie rzeczy łączą ludzi i przeważnie też jak widzisz, kto coś innego gra, to może się tą grą zainteresować, jeśli to byłaby w ogóle jakaś taka niszowa gra, o której nikt nie mówi i to by, nie wiem, pchnęło sprzedaż, no nie? Ale Nintendo nie chce. No i tworzy takie gadżety śmieszne. I oczywiście będzie pewnie mnóstwo polegetów, którzy powiedzą, że dobrze Nintendo robi, że pewnie chronią dzieciaki, które, które musiały. że nie widziałem nikogo, kto by tak powiedział. Na tą chwilę, jak tak patrzę, patrzę na tą internetową chmurę, to nie widziałem żadnego komentarza, który by wypowiedział się na pozytywnie Nintendo. A to ciekawe, to ciekawe. Tylko i wyłącznie hejt, i to nawet od osób, które są totalnymi fanatykami Nintendo, tutaj pozdrawiam serdecznie Kasztaniaka, mhm. też mówią, że on, on powiedział coś na zasadzie, że no dobrze, że Nintendo to zrobiło, bo jeszcze bym uznał, że oni. Faktycznie są w nowej erze sprzętowej. No, no można było bronić małej liczby gier e, od innych twórców niż tylko Nintendo. Można było bronić, że konsola jest trochę powiedzmy nieodporna na, na uszkodzenia niż inne sprzęty, ale no tu już zaczyna się, prawda, jakby czara goryczy przelewać i no i zobaczymy, co będzie, prawda, kiedy, kiedy rzeczywiście ten czat będzie potrzebny, kiedy będziesz w ogóle płacił za usługę online, bo, bo, bo wiadomo, że. Ona ma wejść, tylko jeszcze w tym momencie jest w jakiejś fazie testów i, i nie wiedzą, co dokładnie chcą zrobić, bo tam ma być grad co miesiąc, rotująca się za darmo, na, nie wiem, czymś w czymś rodzaju takich virtual. No, tam, tam, tam też, że na no, Virtual to tak, że i to właśnie rotująca się, że jak ten miesiąc przeminie, to jest niedostępna, to w ogóle jakieś kombinacje. No właśnie. I w tym przypadku Nintendo, go na Nintendo. No, szkoda, szkoda. No, a co tam jeszcze w ogóle, drogi Piotrze, w tych takich newsowych z newsowych rzeczy w wakacje. Czy w ogóle wszyscy czekają na Gamescom, czy... Chyba mało kto czeka na Gamescom, tak naprawdę. Bardziej czekają na, na tego PSXa, który tam się kiedyś odbędzie i pewnie na VGA, mhm. bo tam znowu będą, wiesz, live premiere, world exclusive, czy cokolwiek. Mhm. Natomiast e, taka ciekawostka, o której możemy się porozmawiać. Ja sobie od dłuższego czasu subskrybuję newsletter firmy, która się nazywa Superdata, która jest e, czymś na zasadzie... E, to jest firma, która zajmuje się badaniem rynku gier wideo. I oni bardzo dużo rzeczy, które udostępniają, mają płatne, ale też regularnie zdarzają im się jakieś tam darmowe raporty całe. Zazwyczaj podsumowanie komu całego roku jest, jest darmowym raportem. W każdym razie pojawił się raport, z którego wynika, że GTA 5 zarobiło na sprzedaży dodatków, mikrotransakcji, 1,4 miliardy dolarów co więcej, wow. że 75% no, dokładnie tak, że 75% graczy konsolowych co miesiąc coś kupuje, co wydaje mi się tak absurdalną kwotą tylko nie wiem, bo tutaj nie, niestety nie, nie udało mi się całego raportu przeżyć mm -hmm. tylko to, to takie podsumowania, nie wiem czy wynika to z aktywnych graczy. Aktualnie, czy tylko i wyłącznie tych, czy jakoś, nie wiem, całościowo to chyba jest niemożliwe. I taki w ogóle fajny graf zrobili, który porównuje zarobki z sprzedaży całej gry, z zarobkami sprzedaży mikrotransakcji. I po pierwsze, zarobki sprzedaży mikrotransakcji są dużo większe od zarobków samej sobie gry, co więcej, utrzymują się właściwie stale na wysokim poziomie. A te zarobki. Bo to jest tak, że, że widać, że są piki po prostu, kiedy jest jakaś promocja albo coś, tam, nie wiem, czy święta idą, boż Narodzenie nagle jest pik sprzedażowy z, z, z podstawki. Natomiast jeśli chodzi o mikrotransakcje to właściwie cały czas otrzymują się na, na dosyć wysokim poziomie i tylko tam jakieś górki, dołki regularnie, ale nie tak, że cały czas spada po czym jeden pik, tylko cały czas góra dół, góra, dół góra dół. Ja w ogóle nie wiem, co jest tam mają się? Co więcej, jakiś czas temu? Co Nie, no jest GTA online. Ale co tam można kupować? Tym GTA, cały czas online, nie jakieś pieniądze. Chyba pieniądze, skórki, ciuchy. Natomiast to co jest ubezpieczenie chyba w ogóle też takie, że jak masz swoje auto, to możesz się ubezpieczyć od kradzieży, jeżeli ci okradną, to wtedy odzyskujesz, to w samym sobie grance w auto brzmi trochę absurdalnie. Ale, Ale ostatnio gdzieś natrafiłem się na jakąś, wiesz, tajną wypowiedź tak zwane, że tylko dla nas były pracownik Rockstar powiedział, że to nazwę tam w ogóle deweloper GTA 5, że e, absolutnie nie ma co liczyć, że kiedykolwiek pojawi się single singlowe DLC, dlatego, że GTA Online stało się tak tak spektakularnym sukcesem i tak potwornie dużo pieniędzy przynosi, co 1,4 miliarda dolarów o tym świadczy, że, że Rockstar jest tylko i wyłącznie na tym skupiony. I jak się tak zastanawiam nad tym, co było mówione wstępnie o Red Dead Redemption 2, które pewnie też dostanie jakiś moduł multiplayer, i pewnie tak samo będzie. On miał być kurą, która będzie znosiła same złote jaja. E, no, mam nadzieję, że jak grzegą Red Dead Redemption 2, że nawet jeśli zrobimy jakieś multi i tak dalej, co czasu poświęcą, to jednak gdzieś tam stworzą g 6. Znaczy w sensie, że że, że nie porzucą, prawda, nie wiem, całego, e, całej pracy nad, nad fabularną grą e, na rzecz właśnie tego, co przynosi im tyle pieniędzy, bo e, tak naprawdę. Właściwie to w większości przypadków gdzieś tych spektakularnych sukcesów finansowych to są gry, które dostajesz za darmo. Wiesz, oni mogliby każdemu dać za darmo kopię i oni by nie stracili na tym GTA 5, tylko żeby zaczął grać właśnie online. Czytam się co, cały czas, się, co, co mniej więcej średnio co 2-3 miesiące dochodzi nowy dodatek do online. Mhm, w międzyczasie sprawdziłem, jeśli chodzi o mikrotransakcje, które są dostępne do gry, to są tylko i wyłącznie pieniądze. To ja nie wiem, na co te pieniądze pieniądze, które możesz potem wydawać w grze. Ty nie wiem, co oni tam kupują za te pieniądze. No, ileż możesz kupować rzeczy? No, a Ja zawsze byłem wielkim fanem e, modów do, do GTA. To ostatnio drama z tym była, nie wiem, czy wiesz. No tak, że, że coś chyba zablokowali, jeden chyba z, z, z narzędzi, tak, czy z Open. Czy zablokowali jeden z tych głównych modów, który jest to najbardziej popularny i że on miał być uznany za... Za nielegalny, po czym kiedy nagle na Steamie ludzie po prostu tak masakrycznie zminusowali, a co nawet też wiesz, dzisiejsza forma walki tak. z y, y, korporacjami, minusowanie produktów na Steamie. Albo świeczki, nie? Tak, albo świeczki, to po dwóch, trzech dniach nagle jednak Rockstar powiedział, no dobra, okej, okay, to jednak nie będziemy mówić, że ten mod jest nie taki. No oni chyba po prostu zablokowali go tylko w, w multi, tak, że w, jakby w grze dla pojedynczego gracza nadal można można się bawić tym. Ja pamiętam, jak jeszcze w, za czasów San Andreas czy, czy nawet Vice City. Ludzie wymieniali te takie samochody, które miały tylko przypominać jakieś, yy, wiesz, współczesne czy niespółczesne w sensie istniejące naprawdę y, pojazdy i wymieniali na fantastyczne modele. Ja nie wiem, w ogóle byłem pod wrażeniem, że można tak dokładnie... Od... Ja na, na moim komputerze, tak jak odpalałem te wszystkie mody w San Andreas, to mi się komputer zawieszał, a ja naprawdę miałem mocny sprzęt, ale on po prostu nie wytrzymywał od natułku tych wszystkich rzeczy. No, to jak fantastycznie może wyglądać, bo jest chyba taki real... Real Mode chyba to się nazywa? Do GTA 4. Tak, i to już chyba tam miała jakaś, kurde, piąta edycja tego moda. Rewelacyjne rzeczy można tworzyć. I, I dlatego na przykład moderzy są doceniani. I nawet niektórzy, prawda, próbują to, to mod, na tym mod, modowaniu zarabiać, prawda? Zawsze to jest jakiś no wiemy tam o nieudanym nieudanej spółce, czy nieudanym zarabianiu, czy płaceniu za mody przez Steama, i wycofano się z tego. Przynajmniej Steam się wycofał z tego i chyba. No ale BTSD przecież próbuje. BTSD sobie... teraz wprowadza ten. Jak to się nazywa? To znaczy, zapowiedzieli jakiś tam Companion Club, coś, nie znaczy nie Companion Club, ale wymyślili jakąś. Y, oni to jakoś spytnie nazwali. Że to wiesz, będą najlepsze robione tylko przez wspaniałych ludzi, przez naszych najlepszych deweloperów i przez tam najlepszą tak. modową usługę za punkty BTSD. A skąd wiesz, że punkty BTSD będziesz mógł je kupić za gotówkę. Znaczy jest jedna rzecz, bo. Nie wiem, czy kiedyś się bawiłeś w modowanie. To nie jest prosta sprawa. Podmieniałem tych plików, gdzieś tam jakieś grzebanie. Znaczy, modowanie coś... na Steamie jest bardzo A, proste. Wasz. Bo modowanie na Steamie w większości polega na tym, że otwierasz sobie workshop, mhm. klikasz sobie dodaj do mojej gry, i potem odpalasz grę i to działa. Otóż tak. Dlatego za takie rzeczy można płacić. No to jest ciekawy w ogóle temat, wiesz? To, to modowanie i modowanie. Dla mnie modowanie. w ogóle samo w sobie już wspominając kwestię modowania i podnego modowania, to dla mnie GTA V jest jakimś fenomenem. Czy to jest gra, która dalej się pojawia regularnie na listach bestsellerów. No, mi się wydaje, że ona, znaczy ona nie, przeskoczy, nie przeskoczy Minecrafta, bo Minecraft już jest na tylu platformach Aha, tak. i jest, jest absolutnie... Tak. Ja kiedyś myślałem, że GTA jest najpopularniejszą grą jeśli chodzi o liczbę strzelanych kopii, ale kiedy bierzesz pod uwagę prawda, ile było wersji na przykład Tetris'a, um, ile wersji mogło się Mario sprzedać, nie? czy tak dalej, tak dalej, to powiedzmy te, nie wiem ile... 25 ja milionów kopii. Też... Ile się sprzedawiło milionów kopii? Nie, jakie nam? 75 milionów kopii. Tak, 70, znaczy w tym roku, na, na początku tego roku była informacja, że 75 milionów kopii poszło, czyli teraz myślę, że już nawet pewnie 80. No z w ogóle. Ja, ja nie jestem w stanie. To jest, to jest, to jest, to jest więcej niż, niż, niż konsol razem wziętych. Nie Xbox One i, i, i PlayStation 4. No, to... no tak, no ale wiesz, to zaczynaliśmy na poprzedniej generacji. Czyli mamy tak naprawdę pięć sprzętów: tak. bo PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One i PC. Tak, ja. Czyli masz pięć, pięć różnych platform, na których to graś może sprzedawać. A na PC jest super żywotna. Czy to właśnie przez młody, czy to przez To jest po prostu coś, czego to, jeśli chodzi o te. Kasę i w ogóle poplanie tego się już nie da ogarnąć. Ja mam nadzieję, że po prostu. Yy, znaczy, słodówka już na pewno jej uderzyła, ale mam nadzieję, że, że i Red Dead Redemption 2 powstaje, i że GTA 6, znaczy powstaje, powstaje na pewno, ale że, że to nie jest jakiś projekt, który ja na przykład do niej zarzucam w pewnym momencie, bo jednak lepiej się opłaca inwestować w online GTA, że właśnie szósta część GTA powstaje, że być może dostaniemy informację yy, za rok na, na E3, że jednak agent jest. I że kiedyś się pojawi, i że tak naprawdę tylko, tylko była kwestia tego, że były inne priorytety. No po prostu, y, dla mnie Rockstar y, no jest jednym z najlepszych, właśnie, y, studiów dublowerskich, które po prostu robi fenomenalne gry i, i życzę im najlepiej. Całkiem zasłużenie, prawda? Za, pływają jak skleru jakskleru z tych pieniądzach Jak jesteśmy przy, przy studiach, które robią dobrze i które zarobią kupę pieniędzy, to nie wiem, czy widziałeś ostatnio, ale Blizzard ogłosił, że StarCraft 2 dostanie skrzynki płatne, z których będziesz y, ciuszki i skórki dla y, jednostek losowych. I teraz przejdziemy kolejny taki absurdalny pomysł, który teraz wydaje się po prostu nierealny, a później się okaże, że w Chinach i w Korei y, więcej zarobią na tych właśnie ciuszkach i na skrzyneczkach niż y, kiedykolwiek zarobili na, na sprzedaży StarCrafta 2 ze wszystkimi dodatkami razem wziętymi. No po prostu <grychy> No Overwatch z... skrzynkami stoi, jakby na to nie patrzeć. Ale wiesz, jest coś takiego jak marka Blizzarda. I, I to nie jest jakaś. To jest, to jest oczywista oczywistość, co mówię, ale jak ja rozmawiam na przykład z osobami, które, które nie śledzą, powiedzmy, newsów tak jak my, nie, nie, nie są tak jakby zatopieni w tej branży, że nie orientują się we wszystkim. Ale kojarzą te najważniejsze marki, tak? Bo jeszcze kojarzą, prawda, Blizarda z czasów Diablo, Diablo 2 i tak dalej. Że jak im mówisz. No sobie przypomnieć premierę Diablo 3 ludzie, którzy generalnie nie grają w gry i nie mają komputera o, Diablo wychodzi muszę zabrać. Tak. Jak kupią sobie Diablo 3, choćby nawet nie mieli komputera, ale kiedyś grali, to więc chcą mieć na półce. No nie wiem, taki... Wyobrażam sobie absolutnie, że coś takiego może, może być, bo ja, wiecie, rozmawiałem ze znajomym, który, który gra do tej pory jego ulubioną grą, którą yy, nadal namiętnie gra, jest pierwszy Unreal Tournament. Nadal w, tylko w tą grę, tam yy, teraz już jest tyle lat, że szkoda, po prostu, nie wiem, 15 lat, nie, nie więcej. Wiesz, po prostu tylko w tą... Oczywiście on miał jakieś przygody z innymi grami, ale jak mu opowiadałem właśnie o tym, że jest taka gra jak Overwatch, to się zaciekawił dopiero wtedy, kiedy powiedziałem, że jest właśnie od Bizarda. I mnie nie jak to wygląda i tak dalej. Jak, jak się zmienił w ogóle. Chcę od razu, tak? nie, Ale po prostu powiedziałem jak się zmienił, prawda? System system gier, właśnie FP, że, że zamiast powiedzmy kilku rodzajów broni, które możesz sobie tam znaleźć na, na mapie, je zebrać, tak, że zaczynasz ciągle z tym samym, to po prostu masz klasy postaci i tak dalej, i tak dalej. No, ale to już, to jest wiesz, coś, co to, to od jakiegoś czasu jest, tak? I, i właściwie można powiedzieć, że. Yy... W Team Fortress pierwszy, jakby wprowadził właśnie co, co, coś takiego, i później kolejne. Kolejny gryp podobne Team Fortress zwany, no jakby. Co droga, a propos Team Fortress, to ostatnio się pojawił filmik od mojego ulubionego YouTubera, czyli od Kropkata, gdzie porównuje, nie wiem, czy widziałeś, porównuje Team Fortress w momencie premiery z Team Fortress teraz. Aha. Po niezliczonej ilości patchy i tam najróżniejszych zmian w grze i najzabawniejsze jest to, że właściwie wygląda gra teraz gorzej niż w momencie premiery. Co no, ciekawe. Jest to, jest to dziwne i niezrozumiałe, ale faktycznie wiesz, no po prostu tekstury są gorszej jakości, czy na przykład coś, co było jakimiś efektami, ja nie, nie rozumiem z czego to wynika, no ale, ale tak, tak, to tak może cieli, żeby po prostu ja na gorszych ogóle... komputerach chodziło, żeby... Jakąś długą, długą, no ale wiesz, to z 2007 roku była ta, ta pierwsza wersja. I tam w ogóle długi opis zrobił, w jaki sposób uruchomić wersję bez patch, bo to wiesz, też wcale nie jest takie to proste. Zastanawiam się, bo niedawno Orange Box został wprowadzony do wstecznej kompatybilności na Xboxie 360, ale zastanawiam się, czy po prostu oni spaczowali, czyli po prostu nie porzucili wersji xboxowej samej sobie, bo Wiesz te szumne takie zapowiedzi, że Steam wchodzi na konsole. Co się skończyło tylko tym, że chyba była jakaś apka, czy jakiś programik, który ci się instalował na PlayStation 3 i, i nawet nie pamiętam, czy można było dzięki temu grać, na przykład, nie wiem, portala 2, nie wiem, w parze z kimś, tak na przykład na PC. -cie. Nie wiem, czy pamiętasz? O, CrossPlay, co ty? No, takie córe, ale, ale, ale miałeś konto prawda, połączone na, na, na PlayStation 3, które było połączone z twoim kontem na Steamie. No, ale to jest jakby inna kwestia. I zastanówmy się, może na Orange Box, przez to, że nie był updateowany, to jest ta optymalna wersja teraz, chociaż ona fatalnie chodziła jeszcze na 360. Czy to nie jest przypadkiem właśnie ta wersja, w którą warto teraz grać? Szczególnie, że na przykład na, czy, na one może, może lepiej chodzić, tak? Bo jest wie, trochę więcej mocy. I w jakiś taki naturalny, dziwny sposób się sama zoptymalizuje. To może być ciekawe. No ja jestem. Ale, Piotrze, tak. nie tylko nie sami człowiek żyje. Na pewno coś tam udało Ci się właśnie pograć, no tam powiedziałeś, że zwiedziałeś ze sobą konsolę. Więc jestem bardzo ciekawy, jak miło spędzasz czas, prawda? Kiedy nie smarzysz się na plaży, prawda? Nie kąpiesz w morzu. Jak reagujesz, prawda? Przed telewizorem, przed konsolą. Mówiąc szczerze, to aktualnie jeszcze nie grałem w nic. Autentycznie od przejazdu, czyli od tygodnia prawie, nawet nie włączyłem w tym całej konsoli. No proszę, jaka dyscyplina tylko do znaczy, oglądania w takim razie zrozumiałem, szta... bo się Netflixa w te konsole. Tak, 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 i komiksy czytam, nie? Natomiast y, mam zamiar w coś pograć, tylko nawet w ogóle specjalnie w tym celu, specjalnie w celu wyjazdu na urlop zakupiłem y, Shadow of Mordor w wersji Goty, mm. bo było za porażającą kwotę 20 zł na Xboxie live. To też było zabawne, bo na PC kosztowało chyba 15 zł, na Xboxie One 20, a na PSNie 60. I to była jakaś wielka głównoburza o to, że czemu na PSNie są takie słabe ceny, no whatever. Mm. Echem, natomiast, no, jeszcze go nie odpaliłem. Ja w ogóle nie odbiłem się trochę to Shadow of Morder, <laughs> ale niestety, skoro jeszcze nie pograłeś, to nie porozmawiałem o tym. Pograłem w Micro Machine. To jest to nowa. O, to ja grałem przed wyjazdem. To jest nowa wersja. Znaczy, to jest w ogóle bardzo ciekawa e, kwestia, dlatego że ja szczerze mówiąc, nie, nie siedziłem losów Codem, e, masters i, i, i nie wiem, ich prób wskrzeszenia wyścigów właśnie takich z góry, stylizowanych właśnie na te stare wyścigi, prawda? W małych samochodzikach po. W takich mikrosamochodzikach czy rysorakach po, 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 nie wiem, po jakichś kuchniach, pokojach stołach bilardowych, czyli coś, co no, ja doskonale pamiętam, prawda, jeszcze za Migi. E, to była fenomenalna gra, w którą zagrywałem się. I jakby ta marka Micro Machines coś dla mnie znaczy. I, i e, kiedy, kiedy dowiedziałem się, że, że Codemasters wydaje nową wersję Micro Machines, absolutnie w 100% byłem zero podekscytowany, dlatego że. E, no, nowe możliwości graficzne, prawda, no, w, być może jakieś nowe pomysły pozwolą zrealizować wiele innych rzeczy, których powiedzmy nie dało się zrealizować wtedy. No, wtedy to była prosta gra, widok z góry, e, wyścigi, jakieś eliminacje i tak dalej, no było parę rzeczy. I no, pojawiło się w końcu Micro Machines I nie wiem jak, jak twoje e, e, wrażenia, ale przyznam, że ze, zostałem zaskoczony i, i e, nie do końca <laughs> pozytywnie. Yy, przede wszystkim, yy, żeby tak naprawdę cieszyć się yy, micromieszczeniem w przypadku na przykład yy, Xboxa, zresztą chyba no, PlayStation 4 też, prawda? Yy, trzeba mieć yy, usługę online wykupioną, dlatego że to co jest w skirmiszu tylko dostępne. To jest tak naprawdę tylko eliminacje. To wyścigów nie Uf, ma tak. w samochodzie, w grze wyścigowej nie ma wyścigów tak. w streamiszu, co jest tak absurdalne. Nie ma żadnego rodzaju właśnie championships, nie ma nic, co, co, co by pozwalało ci, powiedzmy, stworzyć sobie, nie wiem, jakąś taką e, zabawę. Możesz grać oczywiście do czterech osób siedzących na, na kanapie, to jest super, ale wtedy to jest taka bardzo szybka, prosta gra na eliminację. A że ekran jest dosyć ciasny, to, to te wyścigi potrafią popływać, nie wiem, po, po, po minutę, po pół minuty i tak dalej, no zależy jak, jak wam dobrze idzie, ale no po prostu to się, to się, to się sprawdza, bo wiesz, każda gra w, z przyjaciółmi w jednym pomieszczeniu, prawda, kiedy siedzisz ramię w ramię w i trochę tam sobie szturchacie się, żeby sobie poprzekadzać żeby wygrać, no to jest, to jest coś ekscytującego, ale to nie jest to, czego ja oczekiwałbym powiedzmy po pokusa na kanapie. spokojnie to jest gra w której można byłoby zrobić split screen i spokojnie konsole by pociągnęły split screen cztery wiesz ekran na cztery i wtedy można byłoby zrobić normalne wyścigi nie dało się spoko okej okay. yy, wprowadzili no A wiesz ja nie rozumiem bo bo, bo mm... Krytyka tej gry została w wielu miejscach wydana i nawet czy to w jakichś miejscach, gdzie ludzie się opowiadają na Steamie, nie? na Metacriticu, tak zwani krytycy nie są zbyt zachwyceni z wielu względów i właśnie dokładnie z tego, o czym ty mówisz i że model jazdy jest taki sobie i że gra jest dosyć chaotyczna, no i wiele negatywnych słów można powiedzieć, natomiast ja nie pojmuję czemu gra, która została, trzymając się już samego w sobie Code Masters, mm -hmm. przed tym, kiedy zrobili Micro Machines, zrobili taki tytuł jak Toybox Turbo. To było moje największe był... zaskoczenie. Przepraszam, <noise> że ci <wiedzę sobie. głos> Szok! Jak ja zobaczyłem Toybox, <noise> Turbo, nie, Toybox Turbo, tak to się nazywa? Toybox Turbo. To ja byłem po prostu w wielkim szoku, bo po pierwsze, Micro Machines to jest okrojona wersja, właśnie Toybox Turbo, z, z dodatkami w postaci, nie wiem, obrazków... Z, 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 tak, z, z dodatkami obrazków na przykład z, z oryginalnego Mike'a Machine. Czyli masz te postaci, które się pojawiają, tam, Spider, czy coś co, wiesz, po prostu te takie rozpisalowane buźki, mm -hmm. to są tak, wszystko... Tak, 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 identyczne jak na się tak. <laughs> Ale masz mniej torów, mniej chyba trybów jazdy, o ile się nie mylę. No przede wszystkim nie masz żadnego single player, gdzie tam jest normalna kampania. Tak, nie masz w ogóle samochodów tyle, jest chyba o połowę mniej samochodów, może, może trochę nie możesz z tymi samochodami robić tego, co możesz, bo tam każde auto możesz sobie przemalować, jakoś się pobawić nim coś, tam tutaj masz po prostu takie, jakie jest, są tylko skórki dla nich, bo tam jest, tam jest tak w ogóle, że jeszcze te samochody czymś się różnią, mają różną wytrzymałość, różną prędkość, a tutaj to są tylko i wyłącznie skórka. Jak, jak siedzisz na kanapie, ja się bawiłem, trochę się postrzelałem, e, graliśmy z bratem, więc jakby było tutaj Ferrari dużo, ale to jest taka frajda, że tak pograsz pół godziny, góra, godzinę i masz naprawdę już, wiesz, dość. I przełączacie na coś innego do Tak, to, 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 jest, to jest coś, co absolutnie na dłuższą metę nie, nie, nie przyciągnęło mnie. I oczywiście wtedy te, te różne pojazdy mają różną, różną broń, ale no, tak naprawdę to jest. Ciężko mi powiedzieć, żebym na przykład miał swój ulubiony pojazd, w którym się naj, najfajniej grało. Czy, no, bo one są wszystkie takie same tak naprawdę. No, no. A w ogóle to ty grałeś w Turbo Właśnie nie, właśnie nie i co ja nabyłem je na Steamie, za 8 złotych w ogóle, dlatego, że jest takie szalone miejsce w polskim internecie, które się nazywa Bazar Łowców Gier. Łowcy Gier to jest ta strona czysta, czystego zła, która regularnie wypływa mi na Twittera albo na Facebooka informacje o przecenach. Ja tam kupuję gry, które nigdy nie zagram, ale kupuję, bo przecież są tani, zawsze chciałem je kupić. Staje, to są właśnie ci sami ludzie. No i oni uruchomili u siebie na stronie coś na zasadzie e, bazaru kluczy. Czyli po prostu użytkownicy, którzy mają klucze z bundli, z przecem, z, z najróżniejszych rzeczy, wystawiają je na zasadzie, o chcę za to 8 zł, albo 15, albo 20. g no, Takie G2A, tylko że wśród użytkowników, łowców gier, i tam w ogóle konto to jest po prostu Twój profil Steamowy. Mhm. Tam nie możesz założyć tak. sobie konta tylko na to miejsce, tylko po prostu się tam Steam. Mhm. No i mi się kilka razy zdarzyło tam coś kupować. Zazwyczaj, kiedy nie załapałem się na jakieś bundla, albo kiedy z bundla interesowała mnie tylko jedna jedna gra, to po prostu zamiast zapłacić tam 15 dolarów w Bundle, to płaciłem na przykład 15 zł za ten jeden tytuł. No i tamże właśnie zakupiłem Toybox Box Turbo, z której było kiedyś w Bundle, jak się okazało, za potężną kwotę 8 zł, czy tam 7,90. No i e, oto, z Micro Machines wytrzymałem jakieś w sumie, i to tylko i wyłącznie, bo uważałem, że muszę, muszę kilka razy spróbować, bo może jednak ta gra jest lepsza, niż się wydaje na pierwszy rzut nie jest, więc z Micro Machines w sumie wytrzymałem jakieś 3 godziny, może mhm. 4 Grając i w singlu, znaczy w singlu i samemu online, i, i, w, i z kimś tam po sieci, i coś tam, to Toybox Turbos odpaliłem. I właściwie w ciągu dwóch, trzech wieczorów y, przyszedłem, bo mnie na tyle mocno przykuło do, do, do grania. Bo no Toybox Turbos, bo ja bardzo liczyłem na Micro Machines, Ja bardzo liczyłem, że ta gra będzie dobra. I w momencie, w którym okazało się, że absolutnie nie jest, to Toybox y, dało mi dobrą najgorsze grę. Najgorsze jest to, że po prostu kiedy, kiedy patrzysz na. Wiesz, zestawisz, zestawisz. To nie jest tak, że to są podobne gry. To nie, to nie, jest tak, że to jest ta sama koncepcja, prawda, czyli, e, nie wiem, pokoje, prawda, zagracone i miniaturowe samochodziki, to nie nie. To są gry, na pierwszy rzut oka, identyczne. Być może nawet te tory są takie same, ja nie wiem, bo ty otrzymasz jak grałeś w tej Box bo to, to jesteś w stanie potwierdzić, że na przykład, nie wiem, Na 100% niektóre fragmenty torów są identyczne. Na przykład jest taki tor, gdzie się jedzie po kuchni i mijasz zapalone gaźniki, tak. e, takie gazowe. To jest dokładnie jeden do jednego wyjęte. Fragment, nie mówię, że cały tor jest dokładnie taki, hmm. bo, bo nie znam ich aż tak dobrze, ale na pewno fragmenty torów są identyczne. No właśnie, więc oni po prostu nie tyle, że odgrzali jakiś kod, oni po prostu okroili grę, którą już mieli. I podali ją na nowo po prostu zmieniając parę grafik, dorzucałem, nie wiem, parę produktów placementów, bo tam masz wiesz, dużo produktów placementów, przecież e, całe to nawiązanie do tych zabawek, Nerf, do tych pistoletów, takich na, na gumowe strzałki. Tak, no, tak, 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 tak. Ja rozumiem, żeby to było coś jak te Doritosy, taka grana, nie sprzedawana, że oni po prostu już mieli, gry, którą zrobili wcześniej, i oni po prostu zrobili taki produkt placement, oni to wrzucili. Okej. Okay. Ale nie... O, ale bardzo dobrze mówisz, że na przykład kupujesz jakiś wypasiony zestaw nerfów i w bonusie dostajesz do tego kodzik do ściągnięcia sobie sobie. Tak, albo jakieś rysoraki i w zestawie masz kodzik na, na właśnie. Tak, a nie gra za 150 zł. Tak. I to, jest, to jest największy ból, że y, zrobili po prostu taki skok na kasę. I y, w tym momencie, tak naprawdę, jeśli ktoś zobaczy Micro Machines, no, nie, no to ja nie mogę polecić komuś, żeby kupił Micro Machines, tylko właśnie mogę powiedzieć zainteresuje cię... To... Tak. Tylko, że chyba Toybox Turbo właśnie, to jest jedyny minus prawda? Toybox Turbo, że chyba wyszedł tylko na PC, -ty, prawda? Nie, nie. 360 i PS3. No to Więc jeżeli nie wiem, czy jest dostępne to... we wstecznej kompatybilności, natomiast jeżeli jest, to w ogóle maska. No to jest, to jest, to jest, to jest, to jest przedziwna, przedziwna rzecz. Ja całkowicie się dałem nabrać właśnie na tą nostalgię, ale powiem tak, że, że generalnie to nawet jeśli to jest okrojona gra, to ona nie jest taka, taka bardzo zła, w tym sensie, że po prostu brakuje tych trybów. I tu jest problem, że, że mi nie przeszkadza na przykład model jazdy, który jest taki, do którego się bardzo trudno przyzwyczaić, On jest bardzo arkadowy. Trasy mogą znaczy być. Przykład, żeby, słuchaj, no ja mówię, ja pograłem trochę więcej w tę grę, to tam w momencie, w którym na przykład znasz trasę już na pamięć i wiesz, że zaraz będzie ten zakręt, a zaraz będzie tamten, to wtedy ta gra przestaje być tak kompletnie chaotyczna. Mm, tak. Ty wtedy zaczynasz, wiesz, zaczynasz, zaczynasz wiedzieć, co robisz, ale problem jest taki, że nie sprawia to absolutnie żadnej przyjemności. Mm -hmm. No i to jest właśnie taki mały, no fun at all. mały zawód. No mam nadzieję, że zamiast zrobić właśnie T-Box Turbo 2, która będzie super grą, to, to jednak wykorzystają to, że mają z tą tę markę. I, I stworzą właśnie Micro Machines na jakie wszyscy czekają. A dla mnie już najbardziej absurdalną rzeczą jest to, że gdyby to Micro Machines, to było Toybox Turbos, tylko po prostu ze zmienioną nazwą to właściwie wcale nie jest tak dalekie od rzeczywistości, bo tak. są takie same, graficznie wygląda bardzo podobnie, fragmenty torów są takie same, tylko że Toybox jest bardziej rozbudowany, bo jest różne klasy pojazdów, mamy na przykład, nie wiem, autobusy, jakieś samochody takie drogowe, typu walce, nie walce, tam wyścigówki, okay. mamy w ogóle bossów z tym, no nieważne. Gdyby Toybox Turbo zostało po prostu, ktoś, menusy zmienił na Micro Machines i zostało wydane, to mam wrażenie, że ta gra zostałaby bardzo dobrze odebrana, bo bardzo dużo ludzi nigdy w życiu nie słyszało o Toybox Turbo. Tak, oni zrobili odwrotnie, rzecz, robi Nintendo, i... prawda? Nintendo wydaje ten sam <grym> produkt, ale tak. coś tam dodaje i dodaje na przykład wersję Deluxe i tak było z Mario Kart 8, tak jest ze Splatoon, że to są w sumie te same gry, które już wyszły na Wii U, ale one są pełniejsze, coś jest dodatkowo w nich i... A. dlatego, No tam się w ogóle ktoś opowiadał od, od tego, że będzie więcej gier w zbiórach przenosionych na, na Switcha, bo, bo tam, między wierszami padło, że Switcha kupiło tak mało ludzi, że to, mieliśmy dobre gry, w których nie zagrał, więc teraz ci ludzie zagrają, na U, znaczy na tak, Wii U, a co ja powiedziałem? Że Switcha tak mało kupiło. Ja, tak, 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 że Wii U kupiło tak mało ludzi, więc mieliśmy tam dobre gry, w których nikt nie nagrał, więc teraz zagrać. Ale szczerze nie mówiąc, to, to ja bym chciał, żeby oni w ogóle na całą bibliotekę, jeszcze się da, to właśnie na, z Wii U na, na, na Switcha, dlatego, że ja do tej pory nie kupiłem żadnej innej gry yy, nowej od czasów LEGO City Undercover na Switcha. I... A jak LEGO City Undercover? przeszedłeś w ogóle? Yy, nie, ja sobie gram z doskoku i no, ja się obawiam, że to jest żadne odzwierciedlenie, powiedzmy, progresu w grze, ze względu na to, że w grach, w grach z otwartym światem nigdy procent ukończenia gry nie, 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 nie jest powiedzmy 100% kiedy skończysz fabułę, ale mi się wydaje, że tak z, z jedną trzecią, jedną czwartą gry co najmniej przyszedłem. I to są takie humorystyczne, wiesz, ciekawe, y, historie, bo każdy rozdział to jest, prawda. W, w jakiejś trochę innej scenerii coś innego dodaje. A jednocześnie no, to jest to jest gra, która łączy otwarty świat jazdy z samochodem po mieście i z, z, z jednak z tą klasyczną formułą tych wszystkich gier Lego. Gdzie, gdzie, kamera była jednak troszeczkę z boku, ona nie pozwalała ci, tak powiedzmy, się obracać, jak wiesz, wokół własnej osi, tylko po prostu masz, masz jednak, jakby, wybrany punkt, z którego po prostu czasami się zmienia tylko pole widzenia. No nie, na, na pewno grajesz te wszystkie Lego gry, to wiesz o co mi chodzi. Niech tutaj specjalnie czasem zajmować. I dlatego mam nadzieję, że po prostu będzie więcej ciekawszych gier na Swisza, bo powoli kończymy ten wakacyjny odcinek. Właśnie powiem szczerze, że ja tak e, z lekkim niepokojem spoglądam na horyzontu, widzę nadchodzącą burzę. Jakby nas e, gdzieś tam przycięło i tak dalej, to znaczy, że u piotka jest po prostu gradobicie burza, błyskawice i. E, no, ale spróbuję jeszcze parę, 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 parę minut z Wami tutaj zostać. Ja tylko chciałem powiedzieć, że w ogóle e, największym zaskoczeniem ostatnio, ale to ostatnio to już tak miesiąc temu się, chyba, zacząłem grać w grę Albion. I to jest gran z... O proszę! Klasyk nad klasyki. To jest gra, która mi zupełnie umknęła i yy, słuchając prawda, specjalnego odcinka yy, pod videocastu Loading, yy, chłopaki rozmawiali właśnie o starych rpg 16-bitowych i tam padło właśnie, padł tytuł Albion. I zainteresowało mnie to, co, co na pewno ciebie też by zainteresowało, że fabuła jest troszeczkę jak z Pana Lodowego Ogrodu, ale nie jeśli chodzi o, o całość, tylko o ten zalążek, że to jest gra jednak science fiction, jest jakiś statek, który po prostu Leci w kierunku, nie wiem, jakiegoś układu, który ma zbadać, bo powiedzmy, ludzkość do, dorobiła się e, technologii, która pozwala im poruszać się z prędkością wyższą niż prędkość światła, więc jest on w stanie e, podbić e, kosmos. No i trafiają właśnie na taką planetę, jak rozbijają się tam i główny bohater jest właśnie takim. E, no nie chciałbym powiedzieć właśnie Nas na człowiekiem. Człowiekiem, który ma e, dzwoneczek, który mu pomaga prawda, w rozwiązać problemów, ale to jest właśnie taki, takie połączenie, wiesz, e, fantastyki. Właśnie science fiction, wiesz. I, I to mi się bardzo podobało, A to jest... A to jest grywalne w ogóle w, w, w dzisiejszych czasach? Jest grywalne do pewnego momentu, szczerze mówiąc, wiesz, dlatego, że na po prostu musisz sobie wszystko zapisywać, jakieś słowa kluczowe i tak dalej, ale e, bardzo dużo czasu możesz spędzić właśnie na, na szukaniu e, nie wiem, jakiegoś wejścia do jakiejś jaskini, prawda, na wielkiej mapie, która tak naprawdę jest wielką dżunglą i ona tylko jest po to, żeby, żeby była, nie? I e, ja dużo czasu po prostu staciałem na tym, żeby po prostu okiełznać, zrozumieć te, ten system, ale, ale wciągnęło mnie to, że po prostu gra była, przez, przez to, że gra była tak archaiczna, nie? To ja musiałem, wiesz, wyciągnąć ołówek, kartkę, prawda, zapisywać sobie pewne rzeczy, rysować jakieś mapki. E, gra łączy elementy e, jakby gry z rzutu z góry, tak, 2D, e, z rzutem, znaczy z widokiem 3D, kiedy na przykład wchodzisz do jakiegoś miasta, wtedy masz, prawda, <laughs> że tak górnolotnie powiem, że z, z, z pierwszej osoby widzisz, prawda? I to jest taki płynny jak w Dumie czy, czy w Offensteinie w tamtych czasach e, widok. E, to samo jest, jeśli chodzi o, o penetrowanie lochów i, i, i jakichś jaskiń i podziemi. No po prostu to mnie bardzo wciągnęło. E, na początku w ogóle trochę mnie odrzuciła e, e, walka, dlatego że walka jest, jest turowa jest taktyczna, jest dosyć specyficzna. I jak zwykle musisz trochę czasu poświęcić, żeby Twoje postacie. No, nabrały chrzepy, no myślisz musisz znaleźć dobre przedmioty, i to jest, zanim ta walka zna, zacznie Ci zdawać satysfakcję i będziesz korzystać z jakichś taktyk. Bo na początku to, to było trudne, ale właśnie cały ten klimat mi się podoba, że, że, że jesteś w jakimś takim miejscu, że dużo czytania jest, że ja się w ogóle czuję, jakbym był wiesz, młodszy 15 lat, ale tak powiedziałem, że w pewnym momencie doszedłem do takiej, takiej ściany, że, że mógłbym grać nadal bez opisu i, i tak dalej, bo przyszedłem ponad połowę gry be, bez tego, ale doszedłem do wniosku, że. Że to już mi zajmie za dużo czasu, tak? że to już mi za dużo czasu znajdzie po prostu szukanie y, rzeczy na zasadzie rozmawiania ze wszystkimi, bo to być może gdzieś właśnie jakąś kluczową konwersację prze, przeoczę. dlatego że są sytuacje, w której na przykład nie wiem, znajdziesz się w odpowiednim miejscu, ktoś do ciebie podejdzie i coś ci podpowie, tak? Ktoś na przykład Ci zawoła, że słuchaj, musisz porozmawiać z tym tam osobą, coś złego się dzieje, o rany, rany boskie, itd. Ktoś ci powie, że masz gdzieś, gdzieś tam itd. i tak dalej. jeśli zapomnisz, że miałeś tam, czy zrobisz sobie jakąś przerwę od grania, no to jest, jest problem. Dlatego. W pewnym momencie zacząłem się wspomagać jakimiś poradnikami, szczególnie tymi związanymi właśnie z, z na przykład gdzie są ukryte jakieś skarby, jeszcze, gdzie jakieś klejnoty, złoto i tak dalej, co mi pozwoliłem na, 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 na znalezienie dobrego strządu. Więc gra jest sympatyczna, to jest takie, takie prawdziwe A Nie jest redem. za trudna, bo wiesz co, zazwyczaj, zazwyczaj te gry właśnie z dawnych czasów to były dużo, dużo, trudniejsze niż, niż to, w czym teraz gramy. Ten, ten większy problem jest z tym, żeby po prostu. Yy, Cały czas być na bieżąco z grą, tak, żeby nie robić sobie zbyt dużych przerw, żeby po prostu wiedzieć, gdzie masz iść, co masz zrobić, kojarzyć się pewne rzeczy, kojarzyć informacje, które wcześniej gdzieś ktoś yy, yy, ci dał. Dlatego, że największym właśnie, największą trudnością yy, tej gry jest to, że ona po prostu nie ma żadnego, znaczy ona nie ma żadnego dziennika yy, questu, które prowadzisz. Wiesz, wszystko jest na zasadzie tego, że albo ty pamiętasz, albo nie. I, 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 i wiesz, i to jest ten największy problem. Niemniej, e, jeśli ktoś e, miałby w ogóle ochotę na retro, to absolutnie tak. A jak ona w ogóle jest dostępna? Jest na gogu. Jest na gogu i kosztuje e, 5 euro. 5 euro to jest taka dosyć duża cena w sumie na, na, na taki, taki, e, taki tytuł. Dlatego dodajcie ją sobie do, do Wish listy, tak? do, do, do listy życzeń. Jak się tylko pojawi na, na jakiejś promocji, to to, to spokojnie można ją e, dać. Generalnie, jak znacie czeski, to jest taka strona Old, old Games e, SK. I to jest, to jest bardzo fajna gra, bo ona ma bardzo dużo starych gier, ale jeśli gry na przykład wyszły na gogu, no to ona się tam nie pojawia, tylko ligno goga jest. Ale jeśli właśnie znacie czeski, to tam jest wersja CD w ogóle tej gry. Dostałem, to jest bardzo ciekawe, bo ja w ogóle próbowałem znaleźć informacje na temat na temat tego, co jest na tej grze, wiesz. Bo ta gra po prostu, ona wyszła mm, albo w 96, 97 roku. E... Czyli jakoś tak, nie wiem, rok przed, przed Falloutem i przepaść w ogóle między na przykład Falloutem, a, a tą grą jest ogromna, jakby yy, przez samą sympatię do Albionu to jednak Fallout, no, no jawi się jakby, nie wiem, to była gra, która wyszła dekadę później i to jest bardzo ciekawe, ale to też jest tak, że ja dawno Fallouta nie grałem, być może jeszcze powinienem teraz... Yy, Yy, skonfrontować swoje, swoją fantastyczną yy, yy, pamięć yy, z faktami, ale, ale Falat był bardzo rozbudowany. To będzie, że ja miałem ten problem, ja miałem ten problem że ja w Fallouta nigdy nie grałem yy, kiedy on wyszedł, tylko grałem po latach i nigdy nie byłem w stanie w niego wejść. Tak. I to nawet czy to w jedynkę, czy to w dwójkę, jak wrażę, grałem pięć, czy tam ileś tam lat po premierze, to, to niestety już yy, nope. Mhm. Mhm. No. Dla mnie to jest w ogóle no, jedna z, z wybitnych, najwybitniejszych gier to nie RPG, więc no, ja nie mówię, no wszystko, to, wszystkie inne gry, które później gram, to, to tak, trochę porównuję do tego. No ale, hmm. więc... Jak... Twoje Posmakujcie tam, retro w, w postaci tak... Alpion, tak, tak na koniec. Powiem. No w retro, ja dalej, tak, co prawda, teraz mam lekką przerwę, ale mam zamiar dalej wrócić w Final Fantasy VII. Bo właśnie ty mnie zaskoczyłeś. I to mnie zaskoczyłeś, że, że nie poczekałeś, Piotrze, na tą wersję, która będzie zrobiona specjalnie dla, dla tych graczy, którzy nie chcą się mierzyć właśnie z, z, z alchaizmami. Tylko, tylko, ale bardzo dobrze się gra, dalej, ja już doszedłem trochę dalej niż tam na rozgrywce mm -hmm. opowiadałem, no ale mówię, teraz jakoś w ogóle mi się grać w nic nie chce, mm -hmm. natomiast dalej popieram jest bardzo, ta wersja, ta wersja, która została na PS4, właśnie przez ten y, przyspieszenie czasu, czy jakąś się nie chce bawić przez wyłączenie randomowych walk, mm -hmm. jest jak najbardziej ważna. Warto... Zdecydowanie, tak samo jak na przykład y, gry y, serii Persona, y, jeśli ktoś po prostu nie chce się męczyć tymi walkami, tym grindem Ustawia sobie najniższy poziom trudności i cieszy się po prostu randkowaniem i przygodami. Właśnie, wiesz, ja, było... może, ja, może tutaj jakąś herezję powiem, ale ja uważam, że dużo gier, które na Gogu jest dostępnych, tych takich klasyków powinny mieć zaimplementowany jakiś system cheatów, bo, bo nie zawsze każdemu chce się męczyć, zastrzeżenie znaczy, jakąś gier kiedyś przeszedłeś, wiesz, z, z, z mechaniką czy z poziomem trudności, a na przykład chętnie przypomniałbyś tę historię, która tam była. Hmm, tylko, że niestety na Gogu to przeważnie gry są wydawane na zasadzie po prostu instala instalatora razem z, z DOS Boxem. I to sprawia, że yy, tak naprawdę no, oni nic nie robią z tymi grami, tylko sp sprawiają, że one uruchamiają się na nowoczesnych yy, komputerach. Także bezproblemowo więc. musieliby po prostu yy, tak trochę pokombinować, a to niestety. Tak. No ale ja do Final Fantasy sięgnę, jak się pojawi ta nowa wersja i okaże się, że ona jest... A remake, no ale to wiesz, to będzie coś innego. No właśnie, to jest ciekawe, to jest ciekawe, ale to tak specjalnie grasz w Final Fantasy VII, żeby nadrobić ten, te, te stracone lata, czy... Nie no, ja kiedyś, ja, z trzy, razy, ja z trzy razy w życiu skończyłem Final Fantasy VII i to w, w różnych okresach. Już troszkę polega tym, że ja grałem w niego na psx -ie. i wtedy ja skończyłem te trzy razy. I grając teraz, jestem co chwilę zaskiwany tym, jak, jak mroczna i ciężka to jest gra. Jak poważne tematy tam są poruszane, jak, jak wiesz, właściwie rzeczy, które dzisiaj by nie przeszły w najmniejszych szansach w, w, w grach, które teraz wychodzą. Jakieś dzieciobójstwa, kurde, masowe morderstwa i to nie w stylu hatred, które było żenujące tym, tym zaprezentowaniem, tylko w taki poważny rpg sposób, gdzie dowiaduje się, że jakaś postać lekką ręką zabiła właściwie y, y, bardzo dużo ludzi i to nawet, wiesz, jest z siebie zadowolona z tego powodu i to jest jej kwestia motywacji ja w ogóle nie pamiętam bardzo, bardzo wielu rzeczy, nie pamiętam skąd się wzięła motywacja Sefirota i czemu on w cudzysłowie zszedł na złą stronę, jak to tam dokładnie było tak. z, tym, z, z, z tymi tajemniczymi siłami itd. itd. No, więc, więc całkiem miło mi się to przypomina. Yy, o retro zrobimy sobie jeszcze kiedyś e, odcinek, drogi Piotrze. Teraz ze względu na to, że zbliża się burza pioruny i może nam w każdym momencie wyłączyć po prostu nagrywanie, lepiej pożegnajmy się zawczasu. Dziękuję Ci serdecznie, się, że znalazłeś czas w tym w tej w pięknej okoliczności przy przyrody i przygody w Świnoujściu, aby, aby nagrać Fantasmagierię. Bardzo się cieszę. Tak, jak zawsze, zawsze na posterunku. Pozdrów rodzinę serdecznie, że Ci pozwoliła w czasie wakacji na coś takiego, prawda? Z Z nie się nie zorientowałaś, że już, wiesz, już jesteśmy znowu na, tak. na tym. Więc bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na stronie www.fantasmagieria.net na Facebooku. Podcast Fantasmagieria, grupa Fantasmagieria. Pamiętajcie, żeby. Jak już Piotr wróci po wakacjach, bo teraz rozumiem, że jest przerwa wakacyjna w codziennikach. Znaczy, teraz codzienniki mocno się nie pojawiają, natomiast wysyłam mailowo do, do, do wszystkich patronów, żeby nie czuli się przeze mnie opuszczeni, takie wiesz, uproszczone, krótsze, więc... z jakimiś krótkimi komentarzami. Jak tam, jak tam coś mi wpada w oko, to wtedy oni się o tym dowiadują. Dokładnie, więc warto Piotka na Patronajcie wspierać, żeby właśnie mieć takie I insekt... warto Damiana wspierać na PayPal'u, żeby fantasmagieria rosła w siłę i nigdy nie musiała podnosić kosztów serwera i różnych Innych zrednich rzeczy. <gry> Dziękuję bardzo. No to się słyszymy. Yy... Być może jeszcze w, w czasie wakacji raz nam się czy dwa uda nagrać. W każdym razie. W... A, myślę, że jeszcze spokojnie się zdążymy. No bo ten Gamescom. Kiedy Gamescom? się zaprosi. W sierpniu. W sierpniu. Gamescom y, okolice 15. Jeśli A kiedy jest y, rozgrywka party? 4? 19 sierpnia. No właśnie, ale to już nie w biurokracji, bo zbudowali biurokrację zamykając. Nie, dobrze się stało, bo akurat ustaliliśmy już miejsce rozgrywka party wcześniej, w innym miejscu niż w biurokracji w. Y, y, o Jezus Maria, Disco VR ten lokar się nazywa. Mhm, mh. Ale to te informacje znajdziecie i na grupie, e, grupie rozgrywka, i e, na stronie rozgrywka podcast. A jest gdzieś tam jakiś A. event facebookowy, to można dokładnie. sobie dokładnie jak ktoś chętny. No to co? Do zyszenia.